No tak, bardzo mnie to cieszy, mój powrót do samochodu, przednionapędowego dostarczył mi naprawdę bardzo dużo frajdy z jazdy i też z rywalizacji. Wczorajszego dnia wypracowałem przewagę, która dawała komfort, ale wiedziałem o tym, że jeżeli popełnię jakikolwiek błąd, to nie mogę czuć się swobodnie. No i rzeczywiście na dzisiejszym pierwszym odcinku 4 km po starcie złapałem kapcia i jechaliśmy na kapciu ten pierwszy odcinek. Jechaliśmy bardzo szybko, były momenty, że nawet starałem się nie myśleć, że jest kapeć, bo auto się jakoś w miarę prosto prowadziło, ale z perspektywy czasu były momenty, że nie było to rozsądne. No i spadliśmy, po tym pierwszym odcinku spadliśmy, no bo chłopaki pojechali to czysto, bez kapcia. Więc tak naprawdę zabawa się zaczęła. Zaczęliśmy gonić i te czasy były takie zbliżone do Tomka Gryca, z którym rywalizuję w klasie szóstej. Więc biorąc pod uwagę to, że prawie minuty miałem straty i to odrobiłem, daje mi to jakiś komfort i prognozy tego, że nie zapomniałem, jak się jeździ autem przednionapędowym, także jestem bardzo szczęśliwy po tym rajdzie.